nie wierzyć, że się spotkania. Na pewno tak sobie nie wyobrażałem zakończyć sezon jesienny. 13 zwycięstwo i to jest dla mnie najważniejsze. Ale takich błędów nie wolno popełniać, jak się przed meczem wie, że Marcelo strzela takie bramki. Jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy, gdzie graliśmy naprawdę dobrze. Rzuciliśmy wszystkie siły w tej pierwszej połowie, licząc na to, że uda nam się osiągnąć co najmniej dwubramkową przewagę. Ja mogę się tylko cieszyć, że zawodnicy w drugiej połowie dali z siebie wszystko i pokazali, że potrafią grać w piłkę. I później w drugiej połowie niestety trochę w końcówce sił nam zabrakło. Myślę, że ten akcent tej drugiej połowy powtórzy się w pierwszym spotkaniu z Piastem Gliwice i oczywiście będzie to zwycięski mecz dla Zagłębia. Świetnie się przygotujemy do rundy rewanżowej. Będziemy walczyli o kolejne zwycięstwa, obronę tytułu mistrzowskiego. Ja myślę, że Zagłębie utrzyma się. Nie będzie żadnej zmiany trenera, kto to powiedział. Nie ma żadnego pożegnania. Pożegnania są na cmentarzu. A nie... Ja powiem tak, liczę na 3 transfery w tym oknie zimowym. Mam nadzieję, że to się uda. Żeby się wzmocnić, to trzeba mieć przede wszystkim kasę. My nie możemy kupować zawodników za 50 zł czy za 100 zł, bo to jest siódmy sort. Dopiero wtedy można pograć w Europie, inaczej jest trudno. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.